Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Na loterii jest 10 losów, z których 4 są wygrywające. Kupujemy jeden los, prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody, jest równe. Czyli zobaczmy, sytuacja jest mniej więcej taka. Mamy loterię, jest 10 losów, z których 4 są wygrywające. Czyli mamy 4 losy wygrywające, czyli 6 musi być przegrywających. No to prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy nagrody jest równe. No to zobaczmy, prawdopodobieństwo zdarzenia, że nie wygramy, czyli powiedzmy prawdopodobieństwo przegranej, czyli prawdopodobieństwo przegranej, to będzie ile zdarzeń przegrywających, ile z losów przegrywających. Mamy 6 zdarzeń przegrywających, a wszystkich losów, wszystkich zdarzeń jest 10, czyli mamy 6 dziesiątych. 6 dziesiątych to są inaczej 3 piąte, czyli odpowiedź D.